Chanyski, czyli śląski od bajtla. No to Chanyski, zaczynamy. Kolejne słowo musimy rozszyfrować. Takie jest nasze zadanie. Tym razem zapytam o filok. Co to jest? Kilo. Kanapa do siedzenia. Fotel. Piramida. Chwila. 3 godziny. Królik. Film. Czy to jest banan? Niestety nie padła prawidłowa odpowiedź, więc najwyższy czas, żeby wam troszeczkę podpowiedzieć. Filok to jest coś, co zostawia po sobie ślady. Buty. Detektyw. Dzisiaj to my bawimy się w takich małych detektywów i szukamy, czym jest filok. Filok. Kopyta od konia. Też nie kopyta od konia. Kolejne wasze propozycje. Piama. To jest jakieś zwierzę? Filok to nie jest zwierzę, więc macie kolejną podpowiedź. To jest raczej taka rzecz, którą używamy. Codziennie nawet używamy. Ja używam szczoteczki do zębów. Pieczątka. To jest taka bardziej podłużna rzecz. Wanna. Kredka. No jesteśmy coraz bliżej. Jesteśmy na tropie. Pędzel. Zabawkowa ciężarówka. Gigantozaur. Flet. Laska. Fajna laska. Do podpierania. Też nie laska do podpierania. To jest takie coś, zapomniałam. Kto nie zapomniał? Może ktoś wie już, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Opona. Ołówek. Słuchajcie, była kredka. Jest ołówek. Jesteśmy bardzo blisko, ale nie o to chodzi. Co to może być ten filok? Długopisek? Zgadzam się. Gutopis. Czy można było pisać? Pisa się piesek albo ptaszek. A jak to zrobić? Trzeba narysować literki. A jak się rysuje literki? Pani nie wie, jak się rysuje? A ja trochę wiem. Deska i brzuszek. I co nam wychodzi? By. Moja mama i tata mają filoki niebieskie i żółte i czerwone. Ja mam filok taki jakby srebrny. Ja mam filok kosmiczny. Po co ktoś w ogóle wymyślił te filoki? Żeby rysować, co mamy kupić. Aha, żeby pisać listę zakupów? Tak. Co na tej liście zakupów tym filokiem można napisać? Płatki, chleb, bułki. Można też sobie zapisać pocztówkę do babci. Zapisać coś z kalendarzu ważnego. Na przykład w piątek idziesz do dentysty. Filokiem też można coś napisać do wujka i cioci. A co byś im napisała? Kocham cię albo trzymajcie kciuki. Jak ktoś nie ma długopisu, to może sobie zabrać pióro od ptaka i zamoczyć sobie. Powiedzcie mi, jaki jest sposób na to, żeby filok nie robił kleksów? Nim nie machać, bo wtedy mamy kleksa. Nie wolno im rzucać, żeby ktoś nie dostał w oko. Takie pisanie w ogóle to jest trudna rzecz, czy do opanowania? Do opanowania. Piórem jest trudno, a długopisakiem jest do opanowania. Jak chcemy się nauczyć pisać, to twoim zdaniem długopisakiem lepiej, filokiem. Tak. Bierzemy filok do ręki i potem piszemy albo coś malujemy. A gdybym wam teraz dała filoka, to co byście mi napisali na kartce? Ja umiem napisać kocham cię. Co jeszcze byście mi napisali na tej kartce filokiem? Że pani jest najlepsza. Możemy narysować balony i wszystkiego najlepszego, jak będziesz miała urodziny. To jak będę miała urodziny, to się do ciebie zgłoszę, okej? Okay? Tak. Mój dziadek ma w aucie radio piekary i chcę go pozdrawiać, buziaczki. Chamyski.